Cześć moi kochani, witam was ponownie na moim kanale. Cudownie was tutaj ponownie widzieć. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie z kawką lub herbatką i zapraszam was na wspólny vlog razem. A vlog będzie pełen pięknych emocji, bo słuchajcie, już za chwilę, dosłownie za 2 godziny, przylatuje do nas moja mama i babcia. Moja mama po raz kolejny, a babcia po raz pierwszy, więc nie mogę się doczekać, żeby je tutaj już ugościć. Oczywiście wszystko wam pokażę. Słuchajcie, zrobiłam dla nich małą niespodziankę taką powitalną. Ja uwielbiam dbać o detale, jestem taką, wiecie, perfekcjonalistką, jeżeli o to chodzi. Perfekcjonistką, jeżeli o to chodzi. Chodźcie, pokażę wam, jaki taki mały podarunek przywitalny dla nich przygotowałam. Chodźcie, pokażę wam, jaką niespodziankę mam w pokoju gościnnym. Tutaj są takie dwa pakunki przygotowane już dla moich dziewczyn. Zbliża się Wielkanoc w Anglii, a w Anglii popularne są takie duże jaja czekoladowe w różnych smakach z różnych firm. Dla mojej mamy mam jajo z Reese's Pieces, ona lubi te czekoladki z masłem orzechowym. Maseczka z 24-karatowym złotem do twarzy. Lusterko, takie przenośne z literką M, jak Monika i jak mama może być. Tutaj jest też taki roller z lawendą, żeby lepiej się spało. Można sobie posmarować właśnie skronie, wszystkie miejsca tam, gdzie wyczuwamy najbardziej puls. I taki mały kremik do twarzy, a dla babci mam jajo z Galaxy. I tutaj oprócz tego, że jest też to jajo z Galaxy, są też 3 rodzaje różnych czekoladek, żeby babcia mogła wybrać, które woli, czy klasyczną Galaxy, czy karmelową, czy pomarańczową. A tutaj w tym dużym, oprócz tego, że jest duże jajo czekoladowe z Reese's Pieces, to będą też takie 2 małe z kremem z masła orzechowego w środku. Więc tak to zawsze wyglądają te jaja tutaj w Anglii. No i dla babci też mam maseczkę z 24-karatowym złotem, lusterko z literką D jak Danusia i też ten roller z lawendą i mały kremik, no i ręczniczki, no a resztę to już im dam, jak przyjadą, więc czekam na moje dziewczyny. Kilka dni temu były urodziny mojej mamy i przygotowujemy dla niej dzisiaj niespodziankę urodzinową. Słuchajcie, kupiliśmy szampana i zamówiliśmy z internetu personalizowane etykiety. I zobaczcie, każdy szampan zamiast tradycyjnej etykiety ma etykietę dla mojej mamy. Tutaj jest na przykład moja mama, ja i Dan. Tutaj jest moja mama i ja. I na tej butelce jest moja mama i babcia. I takimi butelkami ją dzisiaj też zaskoczymy. I pokażę wam, co jeszcze mam. Też mam jeden sztos. Tam przed chwilą w ogóle naklejał te etykietki, bo trzeba zdjąć tą tradycyjną etykietę. No i nakleić tą właśnie naklejkę. Więc to była precyzyjna robota. Dan się idealnie do tego nadaje. No i chodźcie, pokażę wam, co jeszcze mam. Będziemy chcieli zrobić mojej mamie drinka, a na tym drinku, zobaczcie, tu są takie opłatki z jej zdjęciem, które będzie można położyć na tym drinku i zamiast na przykład takiej suszonej pomarańczki, to będzie na każdym drinku moja mama, no bo umówmy się, tych butelek wszystkich nie wypijemy, a wzięłam 3 tylko dlatego, żeby no moja babcia miała jedną, żebym ja miała jedną i żeby Dan miał jedną z moją mamą, żebyśmy wszyscy mogli razem świętować, no i Dan zrobi mojej mamie drinka i właśnie na tym drinku będzie moja mama. Dobra kochani, chowam już tego szampana do lodówki, żeby się ładnie schłodził. Może położę go tą stroną, żeby nie było widać tej etykietki, w razie gdyby mama zauważyła. I kochani, jesteśmy już w drodze na lotnisko po mamę i babcię. Are you excited? Yes. Fuck, hands back on the vloggers again because I'm driving. How typical, I always catch him when he's driving. No, I'm looking forward to them to come. And they can come anytime because the house is really clean. Yesterday I was cleaning the full house and today Dan was helping me also. Doing the rubbish jobs. Pulling hair out the shower. I'm sure most lads will do it. Someone has to do it. Yeah, but I cleaned a lot yesterday too. So we are a good team. Do you know what, the other day I actually said to the lads before you asked me to do the shower tray. Yeah. I said, I'm surprised Paulina hasn't asked me to take all the ceiling out and reseal it. And then literally 3 days later you asked me. Did you think I'll do it on my own? No, but I've done the rest. We have our, like, you know, tasks. You will do some things, I'll do other things that you don't like. So I think we are a good team.
Słuchajcie, tutaj mam część rzeczy, które moja rodzinka przywiozła ze sobą. Część już rozpakowałam, a tutaj wam jeszcze pokażę. Polska rodzina tradycyjnie nie mogła przyjechać bez jedzenia. Babcia przywiozła kabanosy. Mama w ogóle pokupowała różniaste rodzaje dobrych mięs, więc super, bo sobie część z nich zamrożę, część już zostawię na kanapeczki, na pizzę, jak będę sama też robiła, więc mega fajnie. Tutaj jeszcze baryłki z wedla, no i moja mama ostatnio jak przywiozła z wedla tutaj takie czekoladki, to tak zasmakowały Danowi, że teraz też je ze sobą kupiła. Ja nie wiem, jak ona to zmieściła do małego plecaczka, ale dobra. Więc już teraz, słuchajcie, rozpakowuję dalszą część. Chciałam wam tylko szybko pokazać, że oczywiście bez darów tradycyjnych polskich się nie obyło. Dobra, słuchajcie, dziewczyny już wypakowane, ale słuchajcie, mamy tą niespodziankę jeszcze przed nami. W każdym razie jeszcze za chwilę, słuchajcie, podamy dziewczynom taki domowy, pyszny obiadek. I co jest najlepsze, wczoraj tak naprawdę wpadliśmy na ten pomysł, żeby zrobić ten obiad i przywitać dziewczyny takim pysznym, ciepłym, domowym obiadkiem. I słuchajcie, wczoraj o 22:30 jakoś robiliśmy ten obiad, właściwie Dan robił, ja kroiłam rzeczy, a Dan gotował, bo powiedział, że też chce przyłożyć się do tego, a Dan fajnie gotuje, więc załączę wam klipy tutaj, jak dosłownie wczoraj 22:30, a my oboje, ja kroję, trę, Dan tam miesza w patelni. Słuchajcie, robiliśmy obiad, żeby wszystko było tak, że jakby dziewczyny były głodne zaraz po lotnisku, żebyśmy mogli to wszystko odgrzać i zjeść. Więc teraz plan jest taki, że jemy obiad, no i potem niespodzianka. Dobra, mam nadzieję, że wszystko będę teraz wszystko pięknie. Uwaga, jakie kawałki mam kroić? Takie? No ja nie wiem. Co tam pod spodem jest? Co tam jest? Czy to ciepłe, czy to nie ciepłe? Dobra. Ale wysokie, nie? No bardzo. O, ser widać rozpaczliwa. Ale pachnie ładnie. No ba, bo teraz otworzyła ten środek. Kochani, dziewczyny są już u góry i my przygotowujemy niespodziankę. Nie mogę mówić głośno, bo zaraz co usłyszą, ale zostawiłam je na chwilę na górze. No, spodziewałam się, że coś szykujemy, ale tak jak mówiłam, moja mama miała urodziny. Już nie gadam, pokażę wam, robimy. No i jeszcze końcowa dekoracja. Co to jest? No co to jest? Zdjęcie. Opłatek? Opłatek. Stowa. Opłatek ze mną? Musisz sobie to wyjąć. I'm outside in an AMG. Right outside. No jak? A ty tak co to? A na początku skumałaś, że to ty jesteś na tym koktajlu? Nie. Byłam bez okularów. No, a ja mówię, oby mama wzięła okulary, bo nie rozpozna. Dzisiaj rano byłam, tutaj siedzi mama i babcia, nie widzicie ich, ale
O, widać rękę mamy, a babcie może widać w lustrze. Widać babcie w lustrze? Widać, pomagaj babcie, no a mamy rękę tu widać. Tak, rano byłam make-upistką, potem byłam fryzjerką, teraz jestem szefem kuchni. Zobaczymy, kto, w której roli najlepiej wyjdzie. I jeszcze youtuberką przy okazji. Dobra, przygotowuję śniadanko. Dzisiaj kanapeczki z ogórkiem, z serkami różnymi, kabanosiki polskie. Polskie właśnie otworzyliśmy, mama ogórki. Ulubione. No i co? I potem będziemy robić pierożki. Więc zabieramy się za jedzonko. Dobra, kochani, słuchajcie, będziemy teraz robić pierogi. Babcia już zaczęła, nie ogląda się za siebie. Powiedz, babcia, chociaż co robisz, bo się nauczę. Biorę trzy te szklanki mąki. Aha. Teraz dodajemy trochę soli. Dobra. Tutaj ja dużo. Tak, poproszę. Dobra. Ile tej soli? No, czekaj. Żebyś babcie nie miała wyczucie, no. Tak, już? Dobra. Teraz dajemy szklankę wody. Ciepła nie jest. Nie? Pod trzecią jeszcze? A nie, bo ta szklanka jest taka gruba, nie czuchnie. Aha, może tak. Mogę podgrzać jeszcze tą wodę? I... O, jest gorąca. A wcale nie była gorąca w tej szklance. Bo ta szklanka jest taka, że ją można trzymać specjalnie i mieć gorące. Tak, no. I masełko, tak? I teraz masełko. Ile tego masła? No tak, masełko. Jedną czwartą kostki, tak. No ewentualnie zobaczymy, jakie ciasto będzie, to dodać może. No tak. O kurde, babcia rozróbę rozglad będzie łamać. Babcia, co ty tutaj sobie popijasz przy pierogach? A co? Nie. Dobra, a idzie. Ta... Babcie, Piątek piątunio, a jest piątek piątunio. No jest. Nie, a tak naprawdę przyznajmy, że jest to po prostu butelka wypełniona wodą, gdyż no ja, gospodyni numer jeden, nie mam w domu wałka. No. Natomiast... Czego? Chłopie, jest w porządku, nie. Tutaj nie trzeba. Nie trzeba, nie było potrzeby. Słuchajcie, wyszło około 60 pierogów. Produkcja pierwsza w tym domu, no wyglądają znakomicie, a uwierzcie mi, smakują jeszcze lepiej. Rewelacja. Dziewczyny, dałyśmy radę. Piona. Reklama dźwignią handlu. Piona, babcia. Piona. Nie, to tak trzeba było. A, dobra. Dobra.
No. I co teraz? Kochani, idziemy właśnie do pubu angielskiego. Byłaś w pubie angielskim, ale nie jadłaś tam nigdy, nie? Nie. A właśnie, a w pubach w Polsce zazwyczaj się idzie na piwo, to nie? To jest takie, że no nie poszłabyś do pubu zjeść. Ale w Anglii idziemy do pubu zjeść, więc... Ale też na piwo. Też na piwo, no oczywiście, musi być zachowana tradycja angielska, musisz posmakować i tego, i tego. Ale nawet po prostu sobie jem to obok z tymi warzywami i to słodko. Przyszły nasze dania. My z mamą mamy szaszłyczka z surówką i z fratkami. Tu jest kawałek kotlecika Dana, bo próbujemy chicken parmo, czyli tutaj regionalne danie. Dan uwielbia to chicken parmo. Your favorite. Recommend. A babcia wątróbeczkę ma taką pyszną. Super. I jak babcia? Dobra? Twardawa troszkę. A twoje? A ty jeszcze mama nie spróbowałaś? Nie jem na razie. Mhm. Did you try yours? Okay. Słuchajcie, odpaliłyśmy sobie z dziewczynami Bridget Jones. Nie widziałyśmy tej ostatniej, trzeciej części. Zapaliłyśmy świeczuchy. Tutaj się relaksujemy. Fajny film, nie? Wiem, że powinnam była powiedzieć wam wcześniej, ale... Tak, no ja też oglądałam dwie pierwsze części, ale tej... Tak, no super. Więc oglądamy na polskim Netflixie.